dzień dobry, dzień doberek wszystkim! Chciałem was wszystkich pozdrowić, dlatego że zaczynają się święta i chciałem, żebyście widzieli, co u mnie. Wracam teraz w tej chwili z San Luis, to jest tutaj 30 km od Zabriken w stronę Trier. Rozładowałem i teraz jadę w kierunek Kel, Colonia, bo fajne tutaj są takie miejscowości. Także wszystkich bardzo was serdecznie pozdrawiam. Muszę idę zobaczyć, czy tam cała kamerka ma prąd, żeby mi czasem w nieodpowiednim momencie się nie wyłączyła. Takie troszeczkę wygibasy. Wygibasy, esy, floresy. Ograniczenie. Statek wycieczkowy, ruchu nie ma. Lewe lusterko zawsze tak zasłoni widok na rondzie, że normalnie się schowa auto i nie widać tego auta. O, jakie fajne, widzicie, stare budowle tutaj są. Teraz zobaczymy, czy to się tutaj bateria, żeby mi się czasem nie rozładowała. Dobra, jest podłączone, wszystko gra i buczy. No. Nie chciałem dzisiaj dużo zajmować wam czasu, ale chciałem, żebyście widzieli, że dzięki Bogu u mnie wszystko w porządku. Jestem zdrowy. No i pracujemy cały czas pełną parą. Teraz nawet się zaczął dość duży sezon, bo dzisiaj jest 9 kwietnia 2020, czwartek, Wielki Czwartek. No i jutro już są tutaj święta. Zaczynają się w Niemczech i byłem w tej chwili w Bauhausie i powiem wam, że ruch niesamowity, pełny parking samochodów. Oczywiście ludzi wpuszczają limitami do sklepu. O, jest ochrona, która na zewnątrz tam wszystkiego pilnuje i steruje tym, ale spokojnie. No i kupują ludzie ziemię, kwiaty, kafelki, płyty, OSB, no wszystko, bo teraz niektórzy tu będą remont robić. No, tu taka rzeczka ładna płynie i wykorzystują ten czas, a ja już mam zakończoną robotę i wracam do domciu. I chciałem was wszystkich serdecznie pozdrowić. I słuchajcie, z okazji tych świąt dzisiaj nie zagram, bo prowadzę auto. Także dzisiaj nie zagram wam, ale chciałem wam przeczytać kolejną jedną albo dwie pieśni, które no moja żona by pięknie no mogła zaśpiewać, które są na obecny czas takie no, dla wzmocnienia duchowego. Wkrótce przyjdzie na Zbawca i Pan, z wielką chwałą powierny swój lud, wziąć nas z ziemi skalanej przez grzech i wprowadzić w niebieski swój gród. I refren. Przyjdź już wnet, Zbawco nasz, z utęsknieniem czekamy Cię już. Zabierz nas z ziemi tej do ojczystych niebieskich więc wzgórz. Świta już szczęśliwości ten dzień, gdy Zbawiciel da ujrzeć swą twarz. Wszelki smutek wnet spadnie nam serc, przyjdź o Jezu i szczęściem nas dasz. No i refren jest i teraz ostatnia zwrotka. Przyjdź już wnet, Zbawicielu Ty nasz, my na Ciebie czekamy co dnia. Zbaw nas, Jezu, od smutku i łez, weź nas tam, gdzie już radość wciąż trwa. Takie słowa. No i chciałem wam powiedzieć, że te święta są takie wyjątkowe.
bardzo wyjątkowe święta, w pewnym sensie takie można powiedzieć, no będą to najsmutniejsze święta w ogóle w historii chyba i to takiej długiej historii. Ja jestem młodym pokoleniem, ale ten pokolenie, które jeszcze pamięta II wojnę światową, a już ich jest niewielu, ale są tacy, bo w tym czasie byli mali albo mieli tam 12 lat, 13, 14, 15 i jeszcze niektórzy z nich żyją. To chcę wam powiedzieć, że jak wspominają czasy wojny, to mówią, jeszcze nie było tak, żeby podczas wojny nie odbyło się nabożeństwo. Albo w kościele, albo po domach się ludzie zbierali. I normalnie nabożeństwa się odbywały. Święta tak samo, skromnie, bo skromnie, ale się odbywały. I się spotykali. I co jeszcze pamiętają ludzie? Że normalnie, jeżeli było źle, no była możliwość ucieczki. Do tych uciekinierów należała moja babcia od mojej mamy, mama, która opowiadała mi swoją historię, że właśnie uciekła do Francji. Do Francji uciekła przed wojną. No, ludzie uciekali tam, gdzie było trochę lepiej. Do Ameryki, do Australii ludzie uciekali. Różnymi sposobami, każdy jakoś kombinował. A dzisiaj zobaczcie, co się zrobiło. Trzecia wojna światowa polegała w taki sposób, że granice są zamknięte, wszyscy siedzą w domach i nigdzie się nie można ruszyć. I jeszcze teraz, z tego co tak dzwonią do mnie znajomi, to jeszcze okazuje się, że w Polsce na dzień dzisiejszy chyba jest najgorzej, jeżeli chodzi o Europę, bo strasznie mszczą się władze na obywatelach i nie, najlepiej to, żeby w ogóle z domu nie wychodzić. Strasznie kontrolują i za byle co kary dawają, no troszeczkę nadgorliwość. No starzy ludzie tego nie pamiętają, że mówią, była wojna okropna, ciężka, ale nie było sytuacji, żeby się nie spotkać. Nabożeństwa się odbywały i tak to jest, a teraz są kościoły wszystkie pozamykane, nie ma żadnych spotkań, wesele zrobić nie można, tylko coś chyba 5 osób, czyli młody pan, młoda pani, urzędnik lub ksiądz, pastor i 2 świadków i to jest wszystko. Także wam powiem, naprawdę dożyliśmy bardzo ciężkich, smutnych czasów, ale chciałem wam powiedzieć, żeby po prostu mieć nadzieję w Bogu, tak jak w tej pieśni czytałem, że wkrótce przyjdzie nasz Zbawca i Pan po swój wierny lud. I ja mam taką nadzieję, jestem tak w tym wychowany, wierzę w to mocno i powiem wam, że dzięki Bogu na spokojnie to wszystko znoszę, nie martwię się, czekam z utęsknieniem tego dnia, bo wiem, że na nowej ziemi już nie będzie pracy za pieniądze, że będziemy pracować dla zwietrzenia rąk. Już wam czytałem, Pan Jezus dał obietnicę, że idzie przygotować nam miejsca. Jak przygotuje, mówi, przyjdę i wezmę was do siebie, gdzie ja jestem, żebyście i wy byli. Także wszyscy ci, którzy jesteście wierzący, to chciałem wam powiedzieć, żebyście się tym nie martwili. Jeszcze jedną wieść przeczytam wam. Wkrótce się czas łaski skończy i ustanie z grzechem bój. Przyjdzie Jezus, nasze słońce, czyś gotowy już, bracie mój. Czyś gotowy już, czyś gotowy już, to jest refren. Zbawca twój chce zbawić z grzechu cię, czyś gotowy już. Więc nie zwlekaj dłużej, nawróć się. Wkrótce trąby głos usłyszysz, Bóg na sąd swój wezwie cię. Więc dlaczego się nie śpieszysz zmienić grzeszne życie swe? I jeszcze 2 zwrotki. Kto tu grzechu nie zwycięży, z Bogiem nie pojedna się, wyrok zgubny swej usłyszy, straci wieczne życie swe. Pełnię łaski, przebaczenie jeszcze dziś Bóg daje ci. Porzuć grzech, a weź zbawienie. Dziś się oczyś Zbawcy krwi. Także to z okazji tych świąt wam wszystkim dedykuję.
moja małżonka by wam to zaśpiewała, bo to są takie ładne melodie, nie tak jakieś smutne, to są takie melodie raczej takie żywsze, takie dające nadzieję, takie można troszeczkę porównać do pewnego rodzaju marszu. I życzę wam wszystkim błogosławieństwa Bożego. Jak wiecie, to ja też o tych świętach w ogóle mam inne mniemanie i ja podchodzę tak typowo, jak Żydzi podchodzili, że po prostu najważniejsza jest śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie, bo Jezus jest centrum tego wszystkiego, a te wszystkie zajączki, jajeczka i to w to w ogóle nie wierzę i w ogóle nawet na ten temat nie mówię. Po prostu najważniejszym w naszym życiu jest Jezus i tego wam życzę, moi kochani. Dziękuję wam za pozdrowienia. Moja małżonka też bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawia. Dziękuję wam za pozdrowienia, za komentarze, jakie tam do niej piszecie. Wszystko czyta. Także pozdrawiam was. Widzicie, barka sobie płynie. Nie wiem, czy ją widzicie. Bareczka płynie. Bardzo lubię tą trasą jeździć, bo są tutaj naprawdę widoki super. O, mam nadzieję, że widać. No, już wyprzedziłem. W ogóle tak sobie myślę, że te na barce to mają jeszcze chyba ciężejszą pracę niż my kierowcy. Bo tutaj się włączy tempomat i auto jedzie, no i tylko się... I tu jest prędkość, a tu tak wolniutko. Jak w nocy i musi ten oczy mieć wyczeszczone, a on tutaj płynie i tu jest zapora i tu chyba będzie on do śluzy wpływać i będzie normalnie obniżany niżej. Ciekawa technika. No, także nie zawracam wam więcej głowy, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, nie będę wymieniać was z imienia, z nazwiska, bo nie chcę was obrazić. Wszyscy, naprawdę wszyscy, bo widzę, że wy piszecie do mnie z różnych rejonów Polski, piszecie też do mnie z tych tutaj z Niemiec, z różnych rejonów, piszą do mnie dzieci, piszą do mnie panie, pozdrawiam. Są też panie, które się pytają, czy mają szansę być też kierowcami zawodowymi. No i ten, odpisywałem, mogę też publicznie powiedzieć, że każdy w tym zawodzie może dać radę, że nie ma najmniejszego problemu. Kobiety sobie świetnie radzą, teraz ostatnio obserwowałem jedną panią, która była naprawdę szczuplutka, chudziutka, taka drobinka, jeszcze drobniejsza od tej naszej Iwony blondyneczki, Błechtarczyk, a sobie świetnie radziła normalnie. Także... Jak ktoś chce, wszystko jest możliwe. Oczywiście zawód jest bardzo ciężki. Ci, co już tego liznęli, to wiedzą, o co chodzi. Ja wam to wszystko opowiedziałem, o tych minusach tego zawodu. Jak to jest. Ale ja kocham ten zawód i po prostu czuję się w nim świetnie, spełniony jestem. No i po prostu, tym bardziej, że mam bardzo fajną firmę, fajnego szefa, kolegów. Pozdrawiam moich. Także trzymajcie się i do następnego razu, odezwę się za jakiś czas. Jest nadzieja, że dzisiaj jeszcze tego 9 kwietnia wrzucę ten filmik, to będzie taki, można powiedzieć, na żywo. Na żywo nie chcę transmisji puszczać, bo tak podczas jazdy nie jestem w stanie czytać komentarzy. I po prostu nie mam tego lektora, który by mi to na głos fajnie czytał, żeby na bieżąco odsłuchiwać, co piszecie do mnie, ewentualnie jakieś pytania i żeby odpowiadać. No i ten, i dlatego postanowiłem, że mówię tak, nagram szybko i dzisiaj wrzucę spontanicznie, bo takie spontaniczne to jest najlepiej, bez przygotowania. Widzicie, już jest zielono, już piękna wiosenka. Naprawdę jest przyjemnie, 24 stopnie ciepła mi pokazuje komputer. O, konie się pasą, nie wiem, czy je widać, koniczki, ludzie pracują, no i tutaj w Niemczech, no na ogół zauważyłem, że tak spokojnie jest, no jest ruch mały, naprawdę jest ruch mały, na autostradach korków nie ma, idzie wszystko spokojnie, w sklepach wszystko jest, no z papierem toaletowym jest problem. Ostatnio udało mi się nawet rękawiczki kupić gumowe.
Także już tak dość uzupełniają i nieźle. No pilnują limitów, jakby tak się więcej czegoś brało, to nie wolno. Niektóre rodzaje papieru tylko dwie paczki na osobę, ziemniaki tylko jeden woreczek 10 kilo. No są pewne limity, no ale to po prostu, żeby każdy mógł mieć, nie? No, także już nie będę więcej wam głowy zawracać, żeby nie zanudzać. Z Bogiem, błogosławieństwa Bożego, trzymajcie się i głowa do góry, serce do Boga. I miejmy nadzieję, że ten świat się już długo nie pokręci. A na nowej ziemi to będzie luz bluz normalnie. Będziemy mogli ten... Przeczytajcie sobie 66 rozdział Izajasza. Tam jest napisane, co będziemy robić na nowej ziemi. Także nie będziemy w kulki lecić, nie będzie to jakaś oaza ciszy i spokoju, że będziemy się nudzić, tylko naprawdę jest napisane, że to, co na serce nie wstąpiło i na umysł nasz i w oczy i w uszy, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, co Pan Bóg nam przygotował. Także jeżeli zachwycamy się tutaj naszą planetą, która jest zniszczona, brudna i zachwycamy się nią, to co dopiero, jeżeli wejdziemy do tego raju, który był Adam z Ewą, to na pewno będzie cudownie, także nie ma się czego bać, tylko cieszyć się, że wreszcie dożyliśmy czasów, o których żeśmy z dzieciństwa słyszeli, z opowiadań, z religii, a teraz możemy być świadkami tego wszystkiego. Trzymajcie się, do usłyszenia! Jeszcze wam pomacham. Pomacham. Tschüss, auf Wiedersehen, bye bye, ahoj, do widzenia. Chyba wszystkich pozdrowiłem, nie?